Ja pierdolę. No teraz lepiej. I no już w kolejnym odcinku serii recenzji anime pod tytułem Chińskie bajki. Dzisiaj wreszcie przyszła pora na to. Czas przedstawić wam anime legendę. Anime czczone i szanowane przez przedstawicieli rasy nieudaczników społecznych. Dresów. Anime szanowane przez każdego mango zjeba. Anime szanowane przez każdego prawdziwego wojownika. Anime szanowane praktycznie przez cały świat. Anime, które zajebiście mocno wpaja zasadę, żeby nie wyskakiwać w trzech na jednego. Panie i panowie, przedstawiam wam anime legendę Dragon Ball. Oto dwóch naszych bohaterów, którzy uciekli przed Tomaszkiem z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, a na dodatek zajebali mu piłę. I co, goni nas jeszcze ta krzywa morda? Nie chyba spierdoliła, bo ty żeś jej tą jebaną piłę zapierdolił. To nie moja wina, pedałko, a ty zamknij dupę, bo jedzie jak z rzeźni Tomaszka. Następnie chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek będzie dotyczył jedynie pierwszej serii Dragon Balla. O następnych będzie w innych odcinkach. A więc tak, moja pierwsza przygoda z tą legendą miała miejsce, jak pewnie wielu was urodzonych jeszcze w XX wieku, na kanale RTL7. Wówczas ja zacząłem oglądać jakoś w połowie serii, ale wystarczyło to, żeby mnie to zajebiście wciągnęło. Mimo że oglądało się to z chujowym lektorem, który tłumaczył francuski dubbing, to klimat był tak kurwa wykurwiście swojski, że sobie nie wyobrażacie. Dobra, ale skończmy podniecaniem się, a przedstawmy sprawę osobie nieznającej anime. Dragon Ball z początku kreowany był na komedię, jednak z czasem Akira naoglądał się Bruce'a Lee i Jackie Chana i stwierdził: zrobię z tego napierdalankę i zapoczątkuję erę shonenów. A wtedy jego rysownik na to: Origano Kata Masaka no Katai, co znaczyło: stary, ale zajebisty towar. A no to Akira, to ja idę przerobić naszą komedię na napierdalankę. I wtedy Dragon Ball poszedł w stronę walk i tak dalej. No ale dobra, historia zaczyna się, kiedy 16-letnia Bulwa znajduje głównego bohatera Goku w górach, przekupuje go żarciem i wyrusza z nim na poszukiwanie 7 smoczych kul, które swoją drogą są zajebiste i potrafią spełniać życzenia. Ależ ma apetyt. Poprosimy jeszcze raz to samo. Proszę bardzo. Czuję się coraz lepiej. Zjadł za 30. Chyba za 50. Co zjemy na drugie danie? I tak sobie podróżują, poznają nowych przyjaciół takich jak Muten Roshi, znany jako genialny żółw, Yamcha nieudacznik, grubą Harumi i wiele, zajebiście wiele więcej. Mógłbym tutaj jak zawsze opowiedzieć wam o czym to jest i tak dalej, tylko po co. Większość z was zapewne zna to anime zajebiście, a jeśli nie znasz, to zapewne szybko poznasz. Mimo że pierwsza seria ma już swoje lata, a dokładnie to już będzie ponad 25 lat, to i tak wciąż trzyma wysoki poziom. Niech was nie zrazi stara kreska, czy takie graficzne duperele. Bądź co bądź, to walki wciąż wyglądają lepiej niż te, które w Dragon Ball Super. Na koniec pogadajmy sobie o tym, co udało się Dragon Ballowi, a nie udało się innym anime. W Dragon Ballu zakochali się ludzie, którzy na co dzień anime nie oglądają. No dosłownie, to mało jest ludzi obecnie w wieku od 20 do 30 lat, którzy by nie oglądali Dragon Balla za dziecinkę. No chyba że wychowała cię super niania, to wtedy miałeś przejebane życie w chuj. W ogóle to o tej kurwie można by było sporo powiedzieć, ale fakt, że jej syn okazał się pedofilem, samo ją wyjaśniło.